Od 27 sierpnia można korzystać z kortu do padla. Pojawienie się kortu przy ulicy Katowickiej w Chorzowie powinno być dużą atrakcją przede wszystkim dla miłośników tenisa. Grają tutaj ściany. Mamy kort jest dookoła otoczony szybami i tutaj ściany jak gdyby są również członkiem gry. Gra jest raczej grą deblową, czyli skłania się ku grze parami, ale oczywiście w dwójkę też można zagrać. Mamy rakiety seniorskie, mamy rakiety juniorskie, czyli dla młodzieży, dla dorosłych. Kort czynny jest w godzinach od 10 do 22, a w soboty i niedzielę od 10 do 21. Do końca miesiąca można testować kort bezpłatnie. Ta koncepcja rodziła się jakieś 2 lata już, ponieważ my często szukamy nowych alternatyw dla naszych obiektów. Chcemy się rozwijać, urozmaicać naszą bazę sportową. No a że tutaj to boisko, właściwie ten teren tego boiska po AKS-ie był czynny tylko zimą, ponieważ w tym miejscu dokładnie rozstawiamy zimą nasze przenośne lodowisko. No to tak szukaliśmy, myśleliśmy o tym, co by tu zrobić latem. Szczerze mówiąc, pan prezydent też bardzo zależało mu na tym, żeby ten obiekt zaczął żyć latem. No i tak wymyśliliśmy, siedliśmy faktycznie w połowie roku. Mówimy, no to zróbmy taki kort do padla. Mamy szatnie do przebrania się, mamy sprzęt do wypożyczenia. Można grać w dzień, można grać wieczorem, ponieważ kort jest oświetlony. W piątek 5 września o godzinie 19 zorganizowany będzie turniej z okazji oficjalnego rozpoczęcia działalności obiektu. To będzie tak zwana impreza padel nocą, czyli już od 28 przyjmujemy zapisy do turnieju, o 19 oficjalne otwarcie, gdzie będzie mecz pokazowy, a później już będzie turniej, rozegramy bardzo fajne nagrody, no i liczymy na to, że przez te 2 miesiące jeszcze pogramy.